jest wersja audio wpisu z bloga inżynieriajakości.pl. Czyta Artur Mydlarz, autor bloga. Tytuł wpisu: audyt jakości, procesu, systemu zarządzania i produktu, kompendium wiedzy. Rozsiądź się głęboko w fotelu, bo zabieram Cię w długą podróż. Podróż przez świat audytów, audytorów i audytowanych. Świat w rzeczywistości inny niż jest często kreowany, ponieważ audyt mylony jest z kontrolą i przeprowadzany jak kontrola. Pierwszym przykazaniem świadomego audytora musi być maksyma: potwierdzić zgodność z wymaganiami. Dlaczego tak się nie dzieje? Jakie są rodzaje audytów? Jak się do nich przygotować i przeprowadzić? Jak nie być bucem audytorem? Zapraszam do obszernej lektury i podzielenia się z Wami moim 9-letnim doświadczeniem audytora procesów produkcyjnych, branży lotniczej i systemów zarządzania. Co to jest audyt? Czym w takim razie jest ten cały audyt? Audyt, najprościej pisząc, jest to sposób oceny danego procesu, produktu, systemu, czy nawet projektu lub całej organizacji. Ocena jest wynikiem weryfikacji zgodności z wymaganiami. W związku z tym musimy znać wymagania dotyczące danego procesu lub produktu. Audyt ma również służyć jako ciągłe doskonalenie organizacji. Jest to logiczne z punktu widzenia samego procesu. Przeprowadzasz audyt, stwierdzasz, co jest niezgodne lub co jest do poprawy. Następnie, co do niezgodności, wdrażane są akcje korygujące. Pozwala to usprawniać procesy, produkt, system lub całą firmę. Jak wygląda audyt? Jak w takim razie wygląda audyt? Audyt może przyjmować różne formy. Może to być wywiad z osobą pracującą w danym procesie lub z danym produktem. Może to być również weryfikacja dokumentacji z procesu i sprawdzenie jej zgodności z wymaganiami. Audyt może przyjąć też formę oceny według standardowej checklisty i odpowiedzi na standardowe pytania tak lub nie. Istnieją różne formy audytu i dobierane są zależnie od sytuacji i specyfikacji danego procesu lub produktu. Najważniejsze to mieć w głowie przeświadczenie o tym, że celem audytora jest stwierdzenie zgodności z wymaganiami, a nie szukanie na siłę niezgodności. Kto może przeprowadzić audyt? Podział audytów. Audyty dzielą się na trzy kategorie z punktu widzenia tego, kto może je przeprowadzić. W pierwszej kolejności najwięcej styczności będziecie mieć z audytami wewnętrznymi. W świadomych organizacjach prowadzi się audyty wewnętrzne przez przeszkolonych audytorów. Istotne jest to, aby audytor nie weryfikował procesu, w którym pracuje lub którego jest właścicielem. Kolejny typ audytu to audyty zewnętrzne od Waszych klientów. Jeżeli współpracujecie z poważnymi organizacjami, to od czasu do czasu możecie liczyć na wizytę u poważnego pana, który zweryfikuje proces produkcyjny własnego produktu lub przypatrzy się bacznie systemowi jakości. Ostatni z rodzajów audytów jest to tak zwany audyt trzeciej strony. Co to takiego? Są to wszystkie audyty organizacji zatwierdzających systemy jakości, np. ISO 9001 lub EN 9100. Również Wasz klient może zlecić audyt procesu lub produktu innej organizacji i ta organizacja zrobi u Was audyt jako trzecia strona. Dobrym przykładem audytu trzeciej strony jest również audyt procesów specjalnych NADCAP. Więcej o NADCAP-ie przeczytacie w wpisie na blogu NADCAP – procesy specjalne w przemyśle. W jakim celu przeprowadza się audyty? Cel mniej więcej już znacie – stwierdzenie zgodności plus ciągły rozwój. Niemniej jednak istnieją bardziej prozaiczne powody przeprowadzania audytów i nie można się tego wstydzić. Audyty to przede wszystkim świetne narzędzie prewencyjne, aby uniknąć niezgodności w produkcie lub usłudze. Poprzez audyt możesz zweryfikować, czy ludzie dobrze rozumieją wymagania oraz czy proces przeprowadzany jest zgodnie z tymi wymaganiami. Jest to sposób na sprawdzenie również zrozumienia wymagań odnośnie samego produktu lub usługi w organizacji. Nie zawsze to, co jest zapisane w specyfikacjach czy dokumentacji, rozumiane jest w ten sam sposób przez wszystkich. W zasadzie nigdy się tak nie dzieje. W końcu audyt wewnętrzny to świetne narzędzie, aby uchronić się przed wpadką na audycie zewnętrznym klienta lub trzeciej strony, np. audycie certyfikującym ISO 9001. Dużo lepiej jest znaleźć niezgodność wcześniej, wdrożyć odpowiednie akcje i mieć święty spokój w trakcie audytów zewnętrznych. Jak często powinno przeprowadzać się audyty? Audyty zewnętrzne. Jeżeli mówimy o audytach wewnętrznych,
to warto ustawić sobie jednakowy interwał dla poszczególnych audytów. Na pewno minimum to jeden audyt w ciągu roku w danym procesie produkcyjnym lub usługowym. Oczywiście nie jest to obowiązek i organizacja nie jest zobligowana do robienia audytów wewnętrznych. Niemniej jednak jest to świetne narzędzie i warto je stosować. Jeżeli widzisz potrzebę audytowania danego procesu częściej, masz do tego pełne prawo. Zazwyczaj robi się tak w przypadku procesów lub produktów ważnych dla organizacji. Procesów, w których występują częste problemy lub niezgodności. Warto również zastanowić się nad częstszym audytem przy dużej rotacji pracowników w danym procesie. Zdecydowanie lepiej sprawdzić świadomość na temat wymagań co do produktu i procesu przed pojawieniem się reklamacji od klienta. Audyt klienta. Klient ustala audyty zewnętrzne cyklicznie. Jeżeli Twoja organizacja wykonuje istotne produkty w dużej ilości ze skomplikowanymi procesami, na przykład z branży lotniczej, to możecie mieć klienta na karku nawet co 3 miesiące. Z drugą stronę, gdy produkt, który dostarczacie, nie jest wymagający i złożony, to Wasz klient może, ale nie musi pojawić się nawet raz na 4 lata. Niemniej jednak warto poznać wcześniej częstotliwość audytów klienta, nawet przypomnieć się, jeżeli nie dał on Wam wcześniej znać. Osoby pracujące u Waszych klientów to również zwykli ludzie i mogą zapominać o takich rzeczach. Zrób pierwszy krok, jeżeli chcesz uniknąć zaskoczenia ze strony klienta, że audyt jest na przykład za 2 tygodnie. Audyt trzeciej strony. Audyty zewnętrzne trzeciej strony, takie jak audyty certyfikujące systemów zarządzania czy audyty procesów specjalnych NADCAP, ustalane są z większą dokładnością. W początkowych fazach zdobycia certyfikatu ISO 9001 audyty mogą odbywać się co roku. W przypadku pozytywnej historii audytów certyfikat może być przyznawany na dłuższy okres niż 1 rok. Co za tym idzie, kolejne audyty odbywają się rzadziej. Audyty trzeciej strony procesów specjalnych NADCAP odbywają się w podobnym interwale. Przez pierwsze lata audyty są w zasadzie co roku. NADCAP przyznaje certyfikat dłużej, na przykład na 3 lata i tym samym zmniejsza częstotliwość audytu, gdy historia poprzednich audytów jest pozytywna. Audyt produktu. Jeżeli w danej firmie praktykuje się audyt produktu, to możesz wierzyć lub nie, ale takie audyty robi się nawet codziennie. Jak rozplanować audyt wewnętrzny i zewnętrzny? Plan audytów, formularz. Najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem rocznym. Pod koniec danego roku rozplanuj audyty wewnętrzne na kolejny rok. Jeżeli już wiesz od klienta, kiedy planują audyt, również nanieś je na swój plan. Podobnie zrób z audytami certyfikującymi. Następnie całość przedstaw w formie prostej matrycy planu audytów dla Twojej organizacji i zakomunikuj zaangażowanym w nie osobom. Unikniesz w ten sposób niepotrzebnych dyskusji w przyszłości, że ktoś nie był świadom lub nie wiedział o audycie. Czy audyt może być niezapowiedziany? W życiu możesz spodziewać się wszystkiego, nawet największych patologii. Taką moim zdaniem jest audyt niezapowiedziany. Jest to nic innego jak kontrola. Śmiem twierdzić, że jest to największa pomyłka, jeżeli chodzi o rozumienie audytu. Audyt nie ma być narzędziem do straszenia ludzi i budowania niepotrzebnego napięcia. Zapowiedziany audyt to wystarczająco dużo stresu. Audyt niezapowiedziany nie spełni podstawowej roli, którą audyt ma spełniać. W takim wypadku możesz spodziewać się nieprawdziwych odpowiedzi, dużej ilości stresu, braku zrozumienia samego audytu. Co za tym idzie, nie wyciągniesz odpowiednich wniosków i zbudujesz negatywny obraz audytu w organizacji. Na słowo audyt ludzie będą po prostu się bać. Nie chcesz tego. Jeżeli chcesz budować świadomą organizację, nastawioną na współpracę i otwartość, to nie rób audytów niezapowiedzianych. Audyt procesu, produktu i systemu zarządzania, różnice. Jeżeli jesteś inżynierem pracującym w przemyśle, spotkasz się z 3 typami audytów. Procesu, systemu zarządzania i produktu. Czym się różnią od siebie te audyty? W zasadzie przedmiotem zainteresowania. Audyt systemu zarządzania. Audyt systemu zarządzania ma na celu sprawdzić, jak sama nazwa wskazuje, system zarządzania. Systemy zarządzania mogą dotyczyć m.in. jakości. W przypadku większości firm będzie to ISO 9001 lub w przypadku lotnictwa EN 9100. System zarządzania będzie również system ISO 14001, czyli system zarządzania środowiskiem, oraz OCHSAS 18001, czyli system zarządzania bezpieczeństwem. Jak się pewnie domyślacie, bazą dla takich audytów będą wymagania norm systemów zarządzania.
Zadaniem tego typu audytu jest potwierdzenie zgodności tego, co dzieje się w organizacji z wymaganiami norm, np. ISO 9001 czy OCHSAS 18001. W takim wypadku możesz spodziewać się pytań z zakresu zarządzania wyrobem niezgodnym, przy kalibracji przyrządów pomiarowych, zarządzania akcjami korygującymi itd., itd. Audyt procesu. Audyt procesu to weryfikacja spełnienia wymagań danego procesu produkcyjnego lub usługowego. Niemniej jednak procesy nie mają swoich specyfikacji, takich jak ISO 9001, więc skąd wziąć wymagania? Każdy proces powinien posiadać dokumentację technologiczną, która powinna być podstawą wykonania danego procesu. Dokumentacja procesowa to również wszystkiego rodzaju instrukcje stanowiskowe czy specyfikacje określające parametry danych operacji. Najlepiej na początku zweryfikować mapy procesów, czyli tzw. flowchart. Następnie zapoznać się z wymaganiami parametrów procesów technologii lub instrukcji stanowiskowych. Gdzie szukać tego typu informacji? U właściciela procesu lub u technologów, a mapa procesów powinna być ogólnie dostępna w Twojej firmie. Audyt produktu. Sama nazwa wskazuje, jest to weryfikowanie konkretnego produktu pod względem jego wymagań. Gdzie znajdziesz wymagania produktu? W przemyśle wymagania produktu znajdują się na rysunku technicznym oraz specyfikacjach przywołanych na tym rysunku. Audyt produktu odbywa się na gotowym produkcie po zakończeniu procesu produkcyjnego. Wówczas jesteś w stanie sprawdzić, czy spełniono wszystkie wymagania. Tego typu audyty przeprowadza się nawet codziennie. Po zakończeniu serii produkcyjnej wybiera się jeden produkt i weryfikuje wszystkie kluczowe charakterystyki według checklisty. Czy można robić wszystkie audyty naraz? Tak samo jak można robić audyt niezapowiedziany. Tylko po co? Nie widzę większego sensu w mieszaniu wszystkich rodzajów audytów w jednym procesie audytowym. Robienie miksów nie pozwoli Ci skupić się na konkretnym aspekcie. Jeżeli robisz audyt systemu zarządzania ISO 9001, to nie weryfikuj temperatury na piecu do obróbki cieplnej. Jeżeli weryfikujesz proces spawania i sprawdzasz zgodność wartości natężenia prądu z WPQS-em, nie weryfikuj przy okazji wymiarów spoiny. Jestem zwolennikiem niełączenia w jednym procesie pytań z różnych rodzajów audytów. Jeżeli już jesteś zmuszona przez przełożonego to zrobić, to podziel sobie swój audyt na trzy etapy. Proces, produkt, system. Chociaż nadal będę się upierał, że to po prostu będą trzy oddzielne audyty. Dlaczego? Ponieważ swoim zakresem audyt systemu zarządzania jakością obejmuje całą organizację. Audyt procesu, dany proces produkcyjny lub usługowy. Audyt produktu, dany produkt z procesu. W procesie możesz produkować przecież i 1000 różnych produktów. Łączenie wszystkich rodzajów audytów w jeden to nieporozumienie. Jak przygotować się do przeprowadzenia audytu? W pierwszej kolejności musisz dokładnie określić, co jest przedmiotem audytu. Tak jak pisałem już wcześniej, nie możesz zaudytować wszystkiego naraz. Określ, czy robisz audyt procesu, produktu czy systemu zarządzania. Weź proszę pod uwagę również to, że nie będziesz w stanie zrobić audytu całego systemu zarządzania w krótkim czasie. Jest to po prostu niemożliwe. Masz pełne prawo do wybrania sobie próbki audytowej. Co to jest próbka audytowa? Jest to część zakresu danego zagadnienia. Może być wybrana losowo lub planowo, bazując na poprzednich audytach. Podczas jednego audytu systemu zarządzania jakością możesz mocniej skupić się na zarządzaniu wyrobem niezgodnym, podczas innego audytu na sposobach zarządzania akcjami korygującymi. W przypadku audytu procesów stara się przeprowadzić audyt całego procesu. Możesz to zrobić dwojako, przechodząc zgodnie z procesem od operacji pierwszej do ostatniej lub na odwrót, od końca procesu do początku. Unikaj skakania między operacjami. Gdy masz już określony zakres, poznaj dokładnie wymagania do tego zakresu, zapoznaj się z całą niezbędną dokumentacją. Po zapoznaniu się z dokumentacją określ plan działania i postaraj się oszacować czas potrzebny do przeprowadzenia audytu. Ile zaplanować czasu na audyt? Ile czasu potrzebujesz? Nie powiem Ci, bo to wszystko zależy od wielu czynników. Jeżeli robisz to pierwszy raz, postaraj się skonsultować z kimś bardziej doświadczonym w Twojej organizacji. Jeżeli nie masz z kim, to nie pozostaje Ci nic innego jak iść na żywioł, określić na przykład 15-30 minut na jedno pytanie. Później zweryfikujesz tą wartość w trakcie samego audytu. W dalszej części skupię się na opisywaniu audytów procesu i systemu zarządzania.
Audyt produktu jest dość specyficzny i nie wymaga w zasadzie interakcji z innymi ludźmi. Audyt jakości, formularz z pytaniami, czy nie? Jak zadawać pytania? Jeżeli dopiero raczkujesz w audytowaniu, to przygotuj solidne pytania z odniesieniem do wymagań ze specyfikacji. Dlaczego? Ponieważ w trakcie audytu na pewno dojdzie do tematów spornych i dyskusyjnych. Warto wówczas posiłkować się formularzem z pytaniami oraz mieć pod ręką spisane wymagania odnośnie danego pytania, np. z ISO 9001 lub ze specyfikacji procesu produkcyjnego. Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na typ pytań, które układasz. W żadnym wypadku nie twórz pytań zamkniętych. Dlaczego? No to patrz. Pytanie. Czy w trakcie obróbki cieplnej materiału AMS 4900 temperatura w piecu wynosi 650 stopni Celsjusza? Odpowiedź pytającego tak, wynosi. I koniec dyskusji. Zamiast tego układaj pytania otwarte i po uzyskaniu odpowiedzi zadawaj kolejne pytania pomocnicze. Powyższe pytanie mogło wyglądać by tak. Jaka powinna być temperatura obróbki cieplnej dla materiału AMS 4900? Odpowiedź 650 stopni. Dlaczego? Skąd o tym wiesz? Odpowiedź karta stanowiskowa numer 6 dla obróbki cieplnej tytanu podaje taką wartość. Skąd wiesz, że jest to zawarte w karcie numer 6? Tak mówi specyfikacja SP761 dla wykonywania obróbki cieplnej. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy jesteś już doświadczonym audytorem, starym wyjadaczem, nie musisz nawet układać formularza z pytaniami. Widziałem audyty przeprowadzane przez bardzo doświadczonych audytorów. Chodzili oni na halę produkcyjną z czystą kartką papieru i długopisem. Audyt rozpoczynali od jednego prostego pytania. Powiedz mi, co właśnie robisz. Następnie uzupełniali je pytaniem. Skąd wiesz, że robisz to dobrze? Uniwersalne, prawda? Niestety wymaga sporego doświadczenia, świadomości procesu, produktu czy systemu zarządzania i dużej pewności siebie. Na początku każdy audytor chodzi z formularzem i kartką papieru. Nie od razu Kraków zbudowano. Jak przeprowadzić audyt? Planowanie i poinformowanie o audycie. Tą część i resztę artykułu znajdziesz na stronie bloga inżynierjakości.pl pod adresem inżynierjakości.pl łamane przez audyt pauza jakości. Znajdziesz tam jeszcze takie zagadnienia jak spotkanie otwierające, nie bądź bucem audytorem, bardzo ważny punkt, audyt jakości a czas, audyt jakości jak stwierdzić po ludzku niezgodność, audyt jakości jak go zakończyć, jak przygotować odpowiedni raport oraz dopilnować działania poaudytowe. Zapraszam serdecznie na blog po więcej informacji na temat audytu. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Artur Mydlarz, blog inżynierjakości.pl. Cześć.